W poprzednim odcinku byliście świadkami, jak Kaśka oraz Gośka wyruszyły na wspaniałe włoskie wakacje. Widzieliście również ciotkę Kaśki, Stellę, która dziwnie przy zachodzie słońca odprawiała jakieś czary. Co to było i jak na to zareagują dziewczyny? Tego się dzisiaj dowiecie. Co to było? Kaśka, ty to widziałaś? Twoja ciocia jakoś dziwnie się zachowywała na plaży. Ja nie zostanę tutaj ani chwili dłużej. Ja stąd wyjeżdżam, od razu wylatuję, nie zostanę tutaj. Przestań, Gośka. No, nie możemy tak sobie po prostu wstać i wyjść. Musimy udawać, że niczego nie widziałyśmy, żeby ciotka się nie zorientowała. Ale co mnie to obchodzi? Ja... Mówię ci, biorę walizkę i wyjeżdżam. Pakuję najpotrzebniejsze rzeczy i spadam stąd. Nie zostanę tutaj ani chwili dłużej. O, dziewczynki, wstałyście już. Bardzo się cieszę, że przez całą noc od zachodu słońca do rana nie wychodziłyście z pokoju. Gosiu, a po co ci ta walizka? O, ciocia, ciocia Stella, Gosia po prostu myślała, że coś jeszcze nie wypakowała. O, widzi ciocia? Gosia szukała okularów i nie znalazła. Okulary przeciwsłoneczne. O, to wspaniale, bo już myślałam, że wam się daty pomyliły i chcecie stąd wyjeżdżać. Ja was stąd nie wypuszczę. Nie, nie, nie. Zostaniecie jeszcze tutaj przez długi czas, a teraz chodźcie na dół na śniadanie. Zostaniemy tutaj przez długi czas? Mówię ci, ona wie. Ona nas widziała. Ona wie, że poznałyśmy jej tajemnicę. Ona jest przecież jakąś czarownicą z plaży. No, nie wiem. Głupio to wyglądało, ale no nie, nie wydaje mi się. No dziewczynki, no chodźcie, chodźcie. Przygotowałam coś przepysznego. Idealne włoskie przekąski. Już idziemy, ciociu, idziemy. O wow, jak tutaj mnóstwo rzeczy, jak fajnie. Ciociu, a co to za klucz? Ciociu, co on otwiera? Mamy, ja, oddawaj mi ten klucz i to w tej chwili, Kasiu. Nie dotykaj, nie dotykaj. Nie mam pojęcia, jak on się tutaj znalazł. Ale ciociu, ja tylko chciałam zapytać, co to za klucz? Nieważne, nieważne, interesuj się. Najlepiej zapomnij o jego istnieniu. Ten klucz wymasz z swojej pamięci. Nie, 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 w ogóle go nie widziałyście. Ja wiem, co to za klucz. A skąd ty możesz wiedzieć? Leżał tu na krześle, ciotka go zostawiła. Ta, jasne. Jak byłyśmy w tej szopie na tej wyspie, to widziałam zdjęcie tego klucza. On jest od tej szopy. Pewnie ciotka coś innego jeszcze tam skrywa. Myślisz? Serio? Tak, tak, tak. Złoty klucz z czerwonym środkiem. Mówię ci, to na pewno jest od tego. Nie wiem, jak to zrobisz, Kaśka, ale ja chcę wracać wcześniej do domu. Wiem, że tutaj wszystko jest takie dobre, wiem, że wszystko smakuje idealnie, ale ja już tutaj dłużej nie zostanę. Po prostu się boję. Mam wrażenie, że żyjemy w jakimś horrorze. No Gosia, ale co ja mam powiedzieć cioci? Ciocia nie będzie zadowolona. No to trudno. Najwyżej się trochę zdenerwuję, ale coś tam wymyślimy. O rany, skąd ten klucz się tutaj wziął? Muszę go schować. Dziewczynki w ogóle nie powinny mieć pojęcia, że on istnieje. Klucz do zakazanego miejsca. O nie. Przepraszam, dziewczynki, już jestem. Jak tam śniadanie? Dobre, ciociu. Ale nie chcę cię, ciociu, denerwować. Ciocia jest jakaś spięta. Może my z Gosią wcześniej pojedziemy do domu? Tak, ciocia sobie odpocznie i będzie sama i wypoczęta. Haha, nie ma takiej opcji. Zaplanowałam wam atrakcję na kolejne 2 tygodnie. Będzie super. Zwiedzanie, zabawa, przyjemności. Tylko wy i ja. Ach, wspaniale. A teraz chodźcie, dziewczynki, na plażę. 2 tygodnie? Aż tyle? Ciociu, my chyba nie jesteśmy na tyle gotowe. O rany, zapomniałam posprzątać. Moje miejsce do odprawiania modlitwy i czarów. Dobra, szybko, 1, 2, 3. No i udało się, posprzątane. Dziewczynki, chodźcie, chodźcie. Położyłam tutaj kocyk piknikowy przy plaży. O, to ten sam kocyk, na którym wczoraj ciocia... Widziałam taki podobny wczoraj gdzieś w reklamie. Wczoraj? Jakim cudem wczoraj mogłyście coś widzieć? Siedziałyście wieczorem w pokoju. Nie no, ciociu, na telefonie. Taka reklama nam się wyświetliła. Był bardzo podobny kocyk. Ups, prawie się wygadałam. Prawie ciotka się zorientowała. Mówię ci, to się źle skończy. Ciotka jest jakaś dziwna, podejrzana. Co?
Ciekawe, kiedy się przyznają, że mnie podglądały. Ciekawe. No cóż, jeszcze chwilę poczekam. Wychodzimy stąd, opuszczamy domek, idziemy do prawdziwej włoskiej restauracji. Zapraszam na przepyszne spaghetti, najlepsze, o, albo na jeszcze lepiej, na pizzę idealną, prosto z Neapolu. Chodźcie dziewczynki. Dziewczynki, poznajcie najwspanialszą szefową kuchni, to jest Henrietta. Witaj Stella, witajcie dziewczynki. O, przybywacie z daleka. W takim razie dla was dzisiaj zrobimy prawdziwą włoską ucztę. Ach, brzmi naprawdę apetycznie. Ja to nie za bardzo jestem głodna. Strasznie coś boli mnie brzuch. Oj, kochana, nie narzekaj. Włoska pizza, włoskie sery, makarony. Najlepsza rzecz na świecie. Ależ oczywiście, mojego autorstwa wspaniała książka kucharska, sery, pomidory, pasta, makarony, mamma mia, wszystko po prostu. Bon appetit i delicious. O, a może macie ochotę na przykład lasagne? Wszystko dla was zrobię. Do lasagne potrzebujemy specjalny makaron, który jest tutaj, no i oczywiście kawałek wyśmienitego mięsa. O, to mięso mamy tutaj w połączeniu, wspaniałe mięso. W połączeniu razem z tym mamy wspaniałą lasagne. Teraz kolejna rzecz. Pizza. Najpierw bierzemy ciasto, następnie bierzemy kawałek mięsa i mamy pizzę przepyszną z salami. Ląduje na talerzyku jeszcze jedna pizza, tym razem moja specjalność. Pizza z grzybami, najlepsza na całym świecie. Gotowe, możemy pędzić z tym zamówieniem. Ciociu, jak tutaj ładnie i klimatycznie. Ciociu, ta restauracja jest naprawdę ekskluzywna. Ależ oczywiście zabrałam was do najlepszej włoskiej restauracji. Gosiu? A co ty taka nie w humorze? Coś się stało? Źle się czujesz? Nie, wcale nie. Kochana, dlaczego ty się ode mnie odsuwasz? Czy coś ci złego zrobiłam? Nie, wcale nie. Po prostu jakoś tak... O! Spadłam tutaj, może pójdę usiąść koło Kasi. Gosia, przestań świrować, dobra? Bo zaraz ciotka się zorientuje. A niech się orientuje, niech po prostu chce nas wysłać do domu. Mówię ci, ja już dzisiejszego wieczoru nie wytrzymam. Ach, dziewczynki, przyjechało nasze włoskie jedzenie. Dalej częstujcie się. Nie może zabraknąć prawdziwego włoskiego pieczywa. O, ciociu, ja bym chciała pizzę. Pizzę z pieczarkami. Pychota. Mi się nie chce jeść. Nalegam, proszę, skosztuj tej lasagne, a ja wezmę pizzę z salami. No dalej, dziewczynki, jedzcie. O, wow, ciociu, to jest najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. O, to zapiekanka też jest nawet spoko. Mówiłam, będziecie zachwycone. Ale się najadłam, ciociu. Później jeszcze były te desery. To było coś wyśmienitego. Dobrze, dziewczynki, to teraz idźcie do swojego pokoju. Ale dlaczego? Wcale nie jest tak późno. Dobrze, ciocio, już idziemy. Nie, ja bym chciała wiedzieć dlaczego. O, Gosiu, jesteś taka ciekawa? Po prostu boję się o was. Tutaj są bardzo duże fale wieczorami, a gdy zachodzi słońce, gdy jest zachód słońca, bywa tutaj bardzo niebezpiecznie. Nie wydaje mi się. Ja to bym została na plaży. Nawet bym chciała tutaj nocować. Co ty kombinujesz, Gosia? Nocować na plaży? Chcę sprawdzić, jak twoja ciocia zareaguje. Mówię ci, że ona jest jakąś czarownicą. A to cwaniara. Próbuję coś wymyśleć. Muszę zajrzeć do mojego notesu. Zapiski mojej pra-pra-pra-pra-prababki sprzed kilkuset lat. Jak sobie radzić z takimi gagatkami? No tak, wszystko jasne. No dobra, to już wiem, co zrobić. No niestety, na plaży nie możecie zostać. I pamiętajcie, zostańcie w pokoju od zachodu słońca. Obiecujecie? No, skoro ciocia tak nalega, no to tak. O rany, już za chwilę zachód słońca, już się zaczyna. A ja muszę zacząć moje nawoływanie zaginionych sióstr. Jeszcze tylko chwila, jeszcze moment, może teraz się pojawią. W końcu chcę je poznać. O rany, co się dzieje? Ta łódka jakoś tak dziwnie pływa. Wywala ją na brzeg i z powrotem? Wypchnięte z głębi morza, przypływamy do ciebie. Wypchnięte z głębi morza,
Jesteśmy tutaj. Nie wierzę, to wy, moje zaginione siostry. Halo, poznajecie mnie? O rany, co tu się stało? Wy jesteście z syrenami? Ale jak to możliwe? O rany, ja to widziałam na własne oczy. Ja byłam świadkiem czegoś mega dziwnego. Ta ciotka przywołała jakieś syreny, które wyglądają strasznie. Ciemne włosy, krzywe zęby, straszne miny. O co tutaj chodzi? To nie są syreny, tylko potwory wodne. Muszę podejść bliżej i zobaczyć, o co chodzi. Przybywamy z głębi oceanu. Przybywamy na twoją prośbę. Czego od nas chcesz? Czego chcesz? Nie dajesz nam spokoju. Bo ja szukam moich zaginionych sióstr. Halo, odezwijcie się do mnie. O nie, już noc się kończy. Księżyc zachodzi. Gdzie wy jesteście? Jeszcze przed chwilą was tu widziałam. Nie, znowu was straciłam. Gosia, przestań majaczyć przez sen. Gosia, obudź się to w tej chwili. Ciociu, co się z nią dzieje? Nie mam pojęcia, ale jakby ma sen na jawie. Ale o czym ona mówi? O jakichś dziwnych rzeczach. Gosia, obudź się. Poczekaj, może ja dam radę. Gosiu, obudź się. Co się dzieje? Niech pani ode mnie odejdzie! Nie! Jaka pani? Niedawno mówiłaś do mnie ciociu. Gosia, załóż okulary. Ja widziałam to wszystko! Ale co widziałaś? Gosia, o co ci chodzi? Wieczorem na plaży widziałam, jak twoja ciotka przywołała jakieś straszliwe syreny. Ona czaruje, ona jest wiedźmą. Uciekaj od niej! Gosia, niemożliwe! Całą noc, cały wieczór spałaś, od razu zasnęłaś, byłaś mega zmęczona. To ja nie mogłam spać, ale ty byłaś cały czas w pokoju. Oj, chyba ktoś tutaj miał sen i to bardzo zły. I do tego bardzo wybujałą, bardzo wybujałą wyobraźnię. Ale ja wszystko dokładnie widziałam. Pani coś czaruje na plaży. No właśnie, ciociu, my to widziałyśmy przedwczoraj. Co ciocia tam robi? Ja medytuję. Tak się uspokajam i wyciszam. A to, co widziałeś, Gosiu, to był tylko i wyłącznie twój zły sen. Naprawdę? To wszystko mi się śniło? Tak, dziewczyny. Nie jestem żadną czarownicą, jak wy to mówicie. Włoska czarownica. No dajcie spokój. To jest medytacja. Dlatego wam kazałam siedzieć w pokoju, bo lubię przybywać sama. Wtedy się wyciszam i uspokajam. Ale jeżeli chcecie, to możecie ze mną teraz pomedytować. Albo wieczorem. Chcecie dołączyć? Tak. Wolę sama w tym uczestniczyć, niż oglądać z daleka i się domyślać, o co chodzi. No dobrze. Ale to nie koniec. Na dzisiaj przygotowałam masę atrakcji. Jedziemy do Rzymu. Na wielkie zwiedzanie! Ups. Chyba dziewczynom się coś pomyliło. Ciocia Stella jednak okazała się być zwykłą, nudną ciocią, a nie straszną wiedźmą. Myśleliście, że to tak się skończy? Chcecie dalsze przygody we Włoszech? W Rzymie? Albo w innym mieście? Dajcie znać koniecznie w komentarzu!